Witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu LUKAS. Nie ma tak, drugi odcinek i już walka o przetrwanie przeciwko najsilniejszemu krajowi w okolicy. Co prawda na szczęście nie atakuje mnie, tylko Węgry i moich sojuszników, ale zawsze jednak jest to straszne walczyć z Osmanem na starcie rozgrywki. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w drugim odcinku naszych zmagań jako wolne Zaporoże. I tak jak widzicie, posiadam już jakąś armię. Zrekrutowałem naszego Pawła I dowódcę. No po prostu nie umiem wymówić jego nazwiska, wybaczcie, ale 5-4-2-1. No okej, tutaj nam się akurat trafiło i jest wyjebiście, ale nie przewiduję, żebyśmy jakoś super ugrali tą wojnę. To jest praktycznie niemożliwe. Nie mamy manpowera takiego, żeby walczyć na równi z Osmanem. Mamy maksymalnie 19 tysięcy wojska. Na moje nieszczęście jeszcze Litwa wzięła ponownie sojusz z Polską. Pewnie coś zrąbałem. Nie wysłałem insulta Polsce, prawda? Tak, w poprzednim odcinku i to jest problematyczne. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, które mi zostawiliście w poprzednim odcinku, bo ich dość sporo. Szukam tutaj możliwości teraz przejścia i połączenia się z głównymi wojskami naszymi, bo nie chcę się jakoś tutaj rozdzielać nad kosztem okupacji całego mojego kraju. Chociaż jak już widzicie, mam dość fajny prosperity, dzięki czemu temu cokolwiek zarabiam. No ale nie mam przejścia przez Polskę. No, ciekawe czemu. Trzeba było im insulta. O, mam. Ten moment, kiedy 25 tysięcy buntowników walczy z 6 tysiącami wojsk osmańskich, a Osman i tak to wygrywa. No dobra, doszło wsparcie. No ogólnie, tutaj niestety... A, patrzcie, to Osman się wbił. 4-6 do 3-4 i więcej tego. Oh my god, nie, to jest po prostu jakaś porażka totalna. Nie wiem, jak oni będą chcieli to wygrać. Dobra, i możemy teraz użyć zdolności kozackich. To pierwsze, da mi 3 regimenty kozackie, co w zasadzie chcę zrobić, jak najbardziej. To drugie, co mi daje, attrition for enemies i movement speed zwiększony dla mnie na 10 lat. Też wyjebiste, bo będziemy naprawdę w najbliższym czasie toczyli wojny dość mocne. A następnie tutaj, to nie wiem co robi. Moment, kiedy widzicie po prostu armie austriackie chodzące bez jakiegokolwiek dowództwa i obok takiego koksa, to jest po prostu piękne. Tutaj miałem wam jeszcze pokazać, co daje nam kawaleria kozacka. Jest niestety dość droga, kosztuje tyle co zwyczajna kawaleria, ale shock damage bonus jest zwiększony o 10%, co jest po prostu wyjebiste. Też totalnie tego nie zauważyłem i zignorowałem, ale wygląda na to, że te state'y z kulturą ruską mają, znaczy kraje z kulturą ruską mają też swoje unikalne drzewko. Co prawda dość małe, ale dość ciekawe. Możemy na przykład dostać claimy na całą Moskwę, cały Nowogród i po zjednoczeniu tego dostajemy następujące rzeczy. No ale to mamy trochę tych terytoriów do podbicia, śmieszne dość. Tak samo mamy tutaj terytoria w kierunku Dniepra, w kierunku Kijowa. Mamy misję z nas odtworzenie Ruteni, tak jak tutaj widzicie. Dość fajnie się nam to tutaj to prezentuje i jest to mniej więcej zgodne z kierunkiem gry, jaki chcemy obrać. Niestety nie ma tutaj żadnych takich końcowych fajnych bonusów, na przykład do kawalerii czy coś, ale szkoda. Widziałem też komentarze Patryka Osy czy Uranosa, które mówiły, żebym otworzył, znaczy podbił Polskę i ją odtworzył. Co prawda, dałoby wam to naprawdę najpotężniejszą kawalerię w grze. Może kiedyś taką serię sobie zrobimy. Bo pamiętajcie, że jako ten nasz ustrój, hetmanat, dostajemy 20% więcej do kawalerii combat ability. Polska ma bazowo, znaczy z misji narodowych ma plus 33%. I daje to naprawdę potężne, potężne liczby. A jeszcze wyobraźcie sobie, jakbyśmy przeszli na sunizm i mieli w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, 80% Cavalry to Infantry Ratio. Byłaby to po prostu potężna machina. Ej, dobra, my musimy tu dołączyć do tej bitwy. Może, chociaż... Szkoda, wycofali się. Ale przerwałem. Celem tej serii jest po prostu odtworzenie Rusi. I myślę, że w takim kierunku będzie zmierzała ta seria. Nie jest ona po prostu do maksowania tutaj naszego kraju pod względem jakichś statystyk konkretnych. Przynajmniej nie tym razem. Tylko trzymanie się razem może nam doprowadzić tutaj naprawdę jakieś zwycięstwo. Boże, zobaczcie, jakie my straty ponosimy. Chociaż widzę, że Imperium Osmańskie też tutaj miało całkiem niezłe. Land fire damage, co prawda na ten moment to nie jest to dobra statystyka, no ale niech sobie tutaj będzie.
Chociaż czekajcie, na Kosowie stoimy, jest to bogata prowincja, już ostro zlutowana, to lecimy może na tą tutaj obok. Ja muszę trzymać moje wojska gdzieś blisko wojsk austriacko-węgierskich, inaczej... No ja muszę przychodzić tutaj jako wsparcie, nie mogę tutaj niestety dowodzić, chociaż ja jestem jedyną nacją z armatami. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy też okupujecie terytoria danego kraju, to prosperity na jego prowincjach zaczyna spadać, tak? Bo zaczyna wzrastać tam dewastacja. Jest to wyjebista opcja na to, żeby kraj był słabszy. Nie wiem, czy na poziomie Very Hard tutaj AI nie dostaje tak czy siak jakichś bonusów do spadania dewastacji szybszych, że ona praktycznie jest zniwelowana na samym starcie od razu. No ale warto jest zwiększać tą dewastację na ich prowincjach, jak najbardziej się to da, bo będzie się to przekładało na spore straty finansowe, manpowerowe dla tej nacji. Offense or defense? To jest ciężkie pytanie. Szkoda, że stabilność tracę w tym momencie z tego eventu. Bardzo jest to wkurzające i szkoda, że nie ja tu dowodzę, bym użył armat. Co za tępe boty, naprawdę. No ale takie bitwy to ja akurat lubię, zobaczcie. Jak tutaj wbił się we mnie, o nie, co się wydarzyło znowu, trade, cavalry cost, trade, prestiż nam się przyda na ten moment, ładnie ta bitwa wygląda, mamy przewagę liczebną i to dość mocno tutaj nad przeciwnikiem, no ale gdyby nie wsparcie, to i tak byśmy ponieśli gigantyczne straty, zresztą w ogóle ja mam gigantyczne straty, muszę raczej się gdzieś tutaj wycofać obok. Ile ja z attrition ponoszę strat, tutaj duże mam attrition? No Zaporoże mam minimalne, z tego co widzę. Czekajcie, czyli to działa tak, tutaj, że w jednej losowej prowincji podnosimy o jeden punkt development, ale następnie dostajemy National Tax Modifier minus 10%, nie pisze na ile lat. Raz to wezmę, żeby zobaczyć, jak tutaj to będzie wszystko wyglądało. Dobra, Base Production, mówiliście mi, jak się nazywa ta prowincja, ale nie wymówię jej nazwy. I teraz National, ale nie pisze, nie jest napisane, na jaki okres czasu taką karę dostajemy, dziwne. Ani w tej prowincji też nie ma takiego modyfikatora, to jak to działa? Imperium Osmańskie, nie, a ten debil, patrzcie, gdzie się jeszcze wbije za chwilę, nie, no kurde, co to ma być? A ich specjalnie ma wpisane gdzieś, nie wiem, muszę przegrać z Osmanem pierwszą wojnę. Armia krzyżowców jest już pod Konstantynopolem. No co złego może się tutaj wydarzyć? Powiem wam szczerze, że jak ten koleś to jest jakiś przekoks totalny. Ja tylko widzę, jak on chodzi i rozbija te wojska tutaj. Genuańsko-austriacko-węgierskie. No, tym bardziej, że teraz dojdziemy do Konstantynopola. On się wbije tutaj na propsie, zobaczycie to. Nie, no tak, wycofaj się jeszcze, wycofaj się, Austriaku. Dostań stack wipe'a najlepiej w tym momencie. Bo on to dostanie. Dostanie teraz stack wipe'a. Zeszli z Konstantynopola, na którym mieli bonus. Wyjebiście. No dobra, tutaj prawie mieli... No dobra. Mieli prawie stack wipe'a, ale... O, Alliance Breaking. Z Danią. Za co? Dobra, to kto nie lubi Polaków? No co, nie no. Zobaczcie na straty po 4 latach wojny. My mamy prawie 2 razy większe straty od Imperium Osmańskiego. Przecież to jest jakaś masakra totalna. Wbiłem się moim przekoksanym dowódcą 5-4-2-1 w armię osmańską bez lidera. I tak mnie porobił! To jest żal! Dobra, wojny zakończyli White Peace'em, jak tylko wszedłem na stolicę Węgier. Znaczy nie, Boże, na stolicę osmańską. Dobra, dostaliśmy tyle pieniędzy, a to 17 favorów, wyjebiście. Ale zobaczcie, to kozacy uratowali Węgrów. Kozacy uratowali Węgrów, niesamowite. Udało nam się odeprzeć pierwszy atak. Myślę, że to ostatnia wojna wygrana z Osmanem, ponieważ nie zabraliśmy im żadnego terytorium. Spora szansa, że tu za chwilę się coś uwolni od Litwy, więc zacznijmy robić claimy na nie, na te prowincje tutaj. Tak na wszelki wypadek, jakby coś tutaj się miało uwolnić, bo zobaczmy, mamy bardzo duże bunty, a to mi dam szansę na to, żeby ich zaatakować.
Powiem tutaj, że mam dylemat, co wybrać na trzecim tierze. Piszcie w komentarzach, bo naprawdę nie wiem, co tutaj jest dobre. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Skrócenie czasu elekcji o jeden, co mi zmniejsza absolutyzm. To jest niby fajne, bo szybciej zboostuję sobie władców do poziomu 666, tak? Ale jednocześnie będę wydawał większe punkty Republic Tradition na to. Zwiększenie maksymalnego absolutyzmu plus 10 to jest zawsze dobra rzecz. Z wydłużenie za to czasu wojny, znaczy elekcji. O 1, czyli zamiast co 4 lata, co 5 lat będę tutaj zwiększał poziom naszych władców. No i na koniec mamy Sortition, czyli mamy jednego władcę przez dopóki on żyje i następnie w ramach losowania jest wybierany kolejny władca i korupcja nasza jest tutaj roczna zmniejszona o 0,10. Wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy, ale nie wiem, co wybrać. Piszcie w komentarzach, to wybiorę w takim razie. Ideę natomiast, którą wybieram kolejną, to jest Espionage Ideas, żebyśmy mieli jak najszybciej te bonusy do kawalerii i mogli z tego tutaj korzystać. Jak widzicie, w połączeniu z arystokratycznymi da nam to kawalery Combat Ability plus 20%. Dodatkowo możemy mieć tutaj Advisor Cost zmniejszony o 10%, Spy Network Construction plus 50%. Czyli szybciej możemy budować spy network na danym kraju. Mamy zmniejszone koszty agresywnej ekspansji, co też może być dość fajne. Koszty robienia claimów mamy zmniejszone na prowincjach, też bardzo fajna rzecz. Roczna korupcja zmniejszona i rebel support efficiency plus 50%. To akurat jest coś, czego nigdy nie używałem. No dobra, używałem 4 lata temu w jednej serii, gdzie tworzyłem Persję. Bez jaj, w Polsce w 1490 odpaliła się reforma protestancka już. No co to za shit? Nie. Dobra, ale w tym odcinku wydaje się, że to będzie jednak wszystko. Tym bardziej, że załamałem się, bo okazało się, że Odajew jest wasalem Rosji i nie odzyskam tych moich wykokszonych terytoriów, które tutaj ode mnie podbili. Trudno, jakoś może to przeżyjemy. Nie mam na razie też jakiejś tutaj sensownej drogi rozwoju. Jestem wszędzie poblokowany przez bardzo mocne sojusze. Wszystko posprawdzałem. Więc muszę czekać na jakąś dobrą okazję. No a z tym może zejść jak zwykle. Więc dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby mi doradzić tutaj, jaką formę rządów wybrać w ramach kolejnego odcinka.